Wielkopolskie historie dla dzieci i młodzieży. Dwa koziołki. Legenda poznańska. Część trzecia. Znów ja, moi kochani, to nie koniec opowieści, bo koziołki się znalazły. A gdzie? W naszym mieście. A w Poznaniu w owym czasie... Łapaj! Trzymaj! Biega ludzi tłum i pcha się. Fałtu! Rady, co się dzieje? Hola, hola! Uspokójcie się, ludziska! Ojcy! Dobrze! Tak rozjadę! Ja uciekną! Co się stało, Kasiu? Dlaczego tak krzyczysz? Pietrek, spójrz! Stragane, poprzewracane, dzbany pozbijane! Wszyscy uciekają dookoła! Pietrek, tobie wesoło? A na naszym rynku potworne rzeczy się dzieją! Kaśka, to ty naprawdę nie wiesz, kto jest temu winien? Nie, Pietrek. Koziołki! Biorą na rogi wszystko, co na ich drodze! Koziołki? Red? No? A ty się ich nie boisz? No pewnie, że nie! To wy, dziewczyny, wszystkiego się boicie! Nieprawda! Prawda, prawda! Nieprawda, nieprawda, Pietru! Prawda! Wcale się nie boimy! Ojej! Ojejku! Pietru, uważaj! To ty uważaj! Uciekajmy! Uciekajmy! Brak mi już siły. Dalej nie dam rady. Ja też już nóg nie czuję, ale głupstwa nie popełnię. Nie oddam się im w ręce. Bo to wszystko twoja wina, biały capie. Moja, diabelski rogaczu. Czyja wina? Niech pojedynek rozstrzygnie. Hola, hola. Uspokójcie się, łobuzy. Dosyć szkód narobiliście. Lepiej uciekajcie z życiem. Dokąd? Wszędzie pełno ludzi. Chcą nas złapać, wymordować. Garbarz chce mnie wygarbować. Skórę ze mnie zrobić me. A mnie, kucharz, podać na obiad pieczonego burmistrzowi. Oj, niedola nas czeka. Me. Jedno wyjście dla was widzę, niesforne rogacze. Do ratusza i na wieżę. Niech jeden za drugim skacze. Me. Chodźcie, pokażę wam boczne wejście. Tam wejdziecie, się schowacie i na spokój w mieście zaczekacie. Tylko po cichutku. Ja pierwszy! Nie będzie miejsca dla dwóch.
Ojej, a co ty masz taką kwaśną minę, jakbyś zjadł cytrynę? Jak uciekałem, to się potknąłem i głową w latarnię walnąłem. Baju, Pietrku. Kasiu, jak uciekałem, to w bocznej uliczce babcię Michałową widziałem. Oby jej się nic nie stało. Nie martw się o babcię, bo babcia idzie tuż za mną. A gdzie ona? Ojej! Nie ma babci! Babciu! Idę, moi kuchani. Ale zmęczona jestem. Ano kozła szukam i nigdzie go nie ma. To niech babcia siądzie i troszkę odpocznie. A koziołek się znajdzie, babciu. Już 12 się zbliża, ano matusz hejnał będzie grać. No to babciu, poczekamy i posłuchamy. Posłuchamy. Poślipia go, ano poznałam. Złaź no do babci, ty koźle. No złaź, a babunia wszystkie winy daruje i no złaź, koźle. Oj, babciu Michałowa, nie liczcie na to. Nie zejdzie. Ano jak to, matuszu, nie zejdzie, no jak? Tym koziołkom ostatecznie nieźle się powiodło. Bo już służyć będą wiecznie za poznania godło. Oj, to on nie powróci do mnie. Ano wracam wtedy do Grajdołka. Ale tęskno mi, matuszu, i za tym kozłem będzie. Babciu, jak wam tęskno do capa będzie, toć co dzień zobaczyć go możecie. Ano gdzie? No tu, pod ratuszem. Tylko na 12 zdążyć musicie. Ano dziwy, matuszu, ty prawisz. Tu, na poznańskim rynku? A tu powietrzne czasy trykać się te dwa łobuziaki będą. Oj. Babciu, nie martw się. Pieska sobie kupicie. Kasia ma rację, babciu Michałowa. Ja odprowadzę babcię do Grajdołka, a po drodze pieska na targu kupimy. A jutro w południe pod ratusz wrócimy. Ano pieska. Takiego malutkiego, no. Ładniutkiego. Babuniu, no chodźże tu, a jutro na 12 na stary rynek do Poznania przyjdziemy. No tu chodźmy. No to dzieci mają rację. Do zobaczenia, babciu Michałowa. Ano do zobaczenia, matuszu. Do zobaczenia. Dobry las koziołka spotkał, bo babcia jest miła.
złota trwoga się skończyła. Myślę, że koziołek babcię naszą też polubi. Babci też weselej będzie, milej spędzi czas. Uratowaliśmy kozła od niechybnej zguby. Jutro odwiedzimy babcię, wynagrodzi nas. Ale fajnie! Dobry los koziołka spotkał! Ale Kasiu, on już dobrze trafił, że tak naprawdę... A u babuni jest kapustka słodka! Ale chodź, chodź! Jutro odwiedzimy naszego koziołka!